Jesteś gotowy? Emilia Dulnik, OK TV, a u mojego boku Michelle, cześć! Cześć, cześć kochana! Słuchaj, chciałam Ciebie podpytać o jedną sprawę. O matko, no dawaj. Ty zaczynałaś jako młoda aktorka w rodzinie zastępczej i w zasadzie tym sobie zdobyłaś popularność w całej Polsce. Tobie akurat łatwo poszło pod tym kątem, że szybko dostałaś pracę, powiedzmy. Natomiast młodzi aktorzy, jak kończą studia i próbują znaleźć jakąś rolę, często jest im bardzo trudno. Czy masz jakąś radę, co mogliby zrobić, żeby szybko gdzieś się zakręcić w świecie filmu? Wiesz co, ja uważam, że jakby ja mam ogromny szacunek w ogóle do zawodu aktora, tak samo jak do zawodu lekarza, którym dzisiaj jestem, jeżeli chodzi o profesję, ale jeżeli chodzi o pracę aktora, to wydaje mi się, że nie ma co się jakby trzymać schematów. To jest zawód artystyczny i dla młodych aktorów, nawet jeżeli są po szkole i nawet dla tych, którzy nie są po szkole, ale czują tę pasję, no to trzeba chodzić na castingi. Ja sama nie byłam na wielu castingach, ale wiem, że to sprawdzanie siebie i jak gdyby to doświadczenie przed kamerą, każde doświadczenie przed kamerą jest ważne. Jesteś lekarzem, przepraszam? Od czego? Od wszystkiego. Nie no, żartuję. Wiesz co, ja skończyłam studia medyczne ogólne, czyli jestem tak zwanym lekarzem ogólnym. Jeżeli chodzi o specjalizację, to poszłam w kierunku medycyny naturalnej i staram się dzisiaj w swojej praktyce łączyć tę wiedzę i moc medycyny wschodniej, ale z tym fundamentem medycyny zachodniej. Nie wiem, tam załóżmy 15 lat temu, to naprawdę ludzie nie wiedzieli, czym jest medycyna naturalna, nie wiedzieli, czym jest akupunktura, nie wiedzieli, na czym polega jak gdyby różnica między wschodem a zachodem, jeżeli pod względem medycznym, a dzisiaj to się zmienia, więc to jest super, że młodzi ludzie mają świadomość tego, że zanim wejdziemy ten etap bombardowania siebie antybiotykami i farmakoterapią, to że moc naszego organizmu jest naprawdę na tyle duża, że dając organizmowi dobre wsparcie, jest w stanie się wyleczyć w sposób naturalny. Wiesz, mam wrażenie, że często na przykład jest tak, że jak już nie działają antybiotyki, to ludzie nagle sięgają po jakieś alternatywne środki, typu właśnie medycyna wschodnia, a fajnie jest od tego zacząć. Większość pacjentów mojej mamy to były osoby, które leczyły się od 10 lat, załóżmy. Chodzą od lekarza do lekarza, od diagnozy do diagnozy, nie mają konkretnej diagnozy, ale są chorzy, no nie? I lekarze mówią, że no, ale w badaniach morfologicznych wszystko jest w normie. No więc człowiek chcąc wyzdrowieć szuka różnych innych alternatywnych metod i z tego jak gdyby punktu ci pacjenci przychodzili do mojej mamy. A dzisiaj to jest właśnie na odwrót. Ludzie już jakby internet też stworzył takie warunki, gdzie każdy może sobie wygooglować i zobaczyć co się dzieje na świecie, jakie są teraz nawet trendy, no bo medycyna naturalna oprócz tego, że ma wielotysięcznoletnią historię, no to zaczyna być troszeczkę też trendem wśród młodych ludzi pod względem tego, że chcemy zapobiegać, a nie tylko leczyć objawy, no nie tylko chcemy leczyć przyczynę swojej choroby i szukają jakby metod, bo wiadomo, że antybiotyk, który ma, nie wiem, no szerokiego spektrum działania, robi po całości czystkę i nie do końca ma sprecyzowane działanie, a w medycynie naturalnej dużym plusem i atutem jest to, że w diagnostyce powinnam to powiedzieć, można znaleźć i skupiamy się na tym, żeby znaleźć przyczynę choroby, a nie tylko leczyć. Czyli wylecz duszę, a wyleczysz ciało. Tak, a to jest coś, co ja często lubię powtarzać, że żeby nazwać się zdrowym człowiekiem, trzeba mieć zdrowe ciało, umysł i duszę. I to są te trzy elementy, które są coraz bardziej na zachodzie jak gdyby brane pod uwagę. Teraz zaburzenia, jak gdyby jeżeli chodzi o choroby psychiczne i tak dalej, to już nie jest tak, że dobra, weź, wypij witaminkę C, wyjdź na słońce, pobiegaj i będzie ci lepiej, tylko to jest tak, że te zaburzenia w głowie są w stanie przerodzić się jakby w rzeczywiste stany chorobowe w naszym cielesnym zdrowiu. No i fajnie, że lekarze się na to otwierają, jakby w ogóle, że świadomość ludzi przede wszystkim się otwiera. Czyli słuchaj, nie poszłaś w zawód aktora, po prostu skręciłaś do medycyny? Troszeczkę skręciłam, ale ja zawsze wiedziałam, że w tym kierunku mnie ciągnie, aczkolwiek powiem ci, że ta przerwa dosyć długa, no bo ja miałam przerwę od aktorstwa i wszystkiego innego na czas studiów, czyli no wiele lat, ale cały czas czułam, że aktorstwo to jest ta, no coś, co mi też w duszy gra. No, ja się wychowałam przed kamerą. Zawód aktora jest dla mnie piękny. W ogóle styl życia aktora jest piękny pod tym względem, że możesz
wychodzić poza ramy standardu i rutyny i każda twoja nowa rola, każdy nowy projekt to jest nowe wyzwanie. Więc dzisiaj z perspektywy osoby, która jest już powiedzmy po 30, nieważne ile, ale po 30, to wiem, że można to łączyć. Tylko trzeba mieć jakby spriorytetyzowane to wszystko. Czyli nazywasz siebie bardziej aktorem czy lekarzem? Nie, lekarzem, ale moją ogromną pasją jest aktorstwo i każdy lekarz ma prawo do tego, żeby mieć swoją pasję. Jedni malują, jedni wyjeżdżają w ciepłe kraje, a ja na przykład lubię grać. Super, więc życzę ci wspaniałych ról w przyszłości. Okej. Jeżeli podoba wam się nasz kanał, dajcie suba.